الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وعليهم نعوذ بالله من الهم والحزن ومن الجبن والبخل ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وكهر الرجال رضي الله تعالى عنا وعنكم بسم الله الرحمن الرحيم Rabbi yassir ve la tu'assir, Rabbi tammim bil hayr, Rabbi şrahli sadri ve yassirli emri, vahlul ugdatan min lisani yafkahu kavli. Drodzy muzułmanie, tematem dzisiejszej hutby jest Rady Lokmana. Oto niektóre Rady Lokmana przekazane z wiarygodnych źródeł. O mój synu, uczyń kapitałem dnia sądu bojaźń Bożą, jest to bowiem kapitał, którego nie można zbudować z bogactwa materialnego. O mój synu, uczestnicz w modlitwach dżanaza pogrzebowych, ponieważ będą ci przypominać o dniu sądu. A rzeczy zakazane i grzechy skierują cię na tamten świat. O mój synu, oszusta opuszcza świat. Człowiek o złym charakterze ma wiele powodów do frustracji. O mój synu, wytłumaczenie czegoś osobie, która nie rozumie, jest trudniejsze niż dźwignięcie kamienia z miejsca. O mój synu, nie wyprawiaj jako posłańca osoby nie znającej się, jeśli nie znajdziesz bezulotnego człowieka lub mędrca, idź sam. O mój synu, świat jest jak głębokie morze. Wielu w nim utonęło. Niech twoim okrętem będzie pobożność, ładunkiem wiara, nadzieją twój stan, twoim pokarmem dobre uczynki. Jeśli będę wśród uratowanych, wiedz, że to dzięki łasce Boga. A jeśli wśród utopionych, wiedz, że to z powodu twoich grzechów. O mój synu, niech kogut nie będzie mądrzejszy od ciebie, gdyż każdego ranka wstaje, wspomina i chwali Boga, a ty śpisz. Jeśli żołądek jest pełny, to umysł śpi i narządy przegrywają za okazywanie czci. O mój synu, wybieraj z przyjaciół takich ludzi, po rozstaniu z którymi ani ty, ani oni nie będziecie plotkować. Dbaj o swoich przyjaciół, odwiedzaj bliskich. O mój synu, są trzy rzeczy, których można się nauczyć od trzech innych. Łagodność podczas gniewu, odwaga w czasie wojny, braterstwo w potrzebie. Bądź zawsze z przyjaciółmi, z wyjątkiem popełnienia grzechów. O mój synu, ludzie każdego dnia zapominają o czczeniu Boga i posłuszeństwie wobec Niego, że też nie boją się Boga. O mój synu, wiesz z tego świata tylko to, co niezbędne. Nie ulegaj, w przeciwnym razie zniszczy to twoje życie wieczne. Nie opuśćaj tego świata zupełnie, bo inaczej stanie się ciężarem dla innych. Przestrzegaj postu, co posłuży poskromnieniu nafsu. Nie pość jednak tak bardzo, aby nie utrudniać wykonywania modlitwy, gdyż przed Bogiem jest ona wyżej niż post. O mój synu, czyń dobro temu, kto to rozumie, bo podobnie jak między owcą i wilkiem nie ma przyjaźni, tak niemożliwe jest przyjaźń między złym i dobrym człowiekiem. Kto lubi kłótnie, naraża się na zniewagę. Kto chodzi nie w właściwe miejsca, jest podejrzany. Zbliżając się do zła, nie można się uratować. Kto nie jest w stanie powstrzymać swojego języka, później tego żałuje. Służ dobrym ludziom, nie przyjaźń się ze złymi. O mój synu,
Bądź wierny, aby być bogatym. Nie udawaj Bogu wojnego, gdy Twoje serce jest spłamione grzechami. Zapominając o sobie, nie każ innym czynić dobro. Wówczas staniesz się jak świeca, która oświetla, a sama się topi. O mój synu, jeśli jesteś moralny, od najmłodszych lat zobaczysz korzyści, gdy dorośniesz. Nie przymykaj oczu na drobne sprawy, gdyż dzisiejsze nieznaczące rzeczy jutro mogą stać się wielkimi. O mój synu, nie zajmuj serca żalem i smutkiem. Strzeż się zachwalnych oczu, okazuj zadowolenie i przeznaczenie. Ciesz się dobrami danymi przez Boga, aby Twoja ziemska wędrówka była piękna. Serce przepełniło się radością i abyś cierpiał przyjemność tego życia. O mój synu, życie na tym świecie jest krótkie, a Twoje jeszcze krótsze. I niewiele zostało z Twojego krótkiego bytowania. Wysłannik Boga Muhammad sallallahu alaihi wasallam przekazał o Lokmanie. Lokman powiedział swojemu synowi: Bóg chroni to, co zostało mu dane na przechowanie, a ja daję pod ochroną Bogu ciebie, twoje bogactwo, religię i czyny. Jak głosi przekaz, szlachetny Lokman nosił pierścień, na którym był napis: lepiej ukryć to, co widzisz, niż ujawnić to, w co wątpisz. Wierny z rad Lokman Hakim powiedział: służyłem wielu prorokom, z ich wypowiedzi wybrałem 8. Jeśli będziesz bardzo ostrożny i zastosujesz się do tego, uratujesz się. Podczas modlitwy chroń serce. Wśród ludzi pilnuj języka. Przy stole uważaj na rękę. W gościach czuwaj nad okiem. W pozostałych 4 musisz zawsze pamiętać 2. Natomiast o 2 na zawsze zapomnieć. Pierwsze, nie wolno zapominać o Bogu. Należy zawsze Go wychwalać. Drugie, pamiętać o śmierci. A zapomnieć trzeba o dobru, które uczyniłeś ludziom, i o złu, które sprawili ci inni. Ala inna ahsana al-kalam wa abla al-nidam kalam Allah fil malikil aziz al-alam kama qala subhanahu wa ta'ala fil kalam wa idha kuri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.